to powiem taką ciekawość, że to jest najtańsza terenówka, jaką miałem. Zacząłem od Toyoty. No, J90. Poezja samochód, poezja. Nauczyło mnie to wydawać duże pieniądze na samochody. Później miałem Galopera. Galoper praktycznie nie było tam takich jakichś poważnych awarii. Kolejnym był Star. I w Starze praktycznie tankujemy paliwo. Wszystkie części są w rolniczym do najdroższe. To zapłaciłem 120 zł za pompkę wstępną paliwa. No i wężyki, jakieś takie rzeczy. No, jest bardzo tanie w eksploatacji, jeżeli chodzi o takie upalanie w terenie i jeżdżenie. Minusem jest to, że trzeba mieć dwa stary, bo jak się wkleisz, to czasami lim brakuje, nie? Uważam, że Star 266 to jest najlepsze auto, jakie wyprodukowała polska motoryzacja. Niektórzy mogą to negować, no takie jest moje zdanie. I to auto naprawdę przejechało Paryż-Dakar, wróciło. No i jeszcze druga sprawa, jestem strażakiem. No i chciałem mieć auto strażackie w takiej zabudowie. Na początku, jak pracowałem w Państwowej Straży Pożarnej, to w Polkowicach to mieliśmy takiego Stara leśnego. Fakt, że no nigdy nie udało się go tak przetestować, jak tutaj testujemy tego Stara, no bo komendant by mi urwał, wiadomo co, ale później był Unimog i powiem szczerze, że Star lepiej sobie dawał w terenie rady niż Unimog. Po prostu firma karosująca tego Unimoga źle rozłożyła masy. Za dużo nałożyła na tylną oś. Jak to auto zjeżdżało z twardego, zawsze trzeba go starym 266 wyciągać z Ochotniczej Straży Pożarnej, który tam miał wyciągarkę mechaniczną i zawsze jeździł, ratował wszystkie wozy. Dawno tu nikogo nie było. I co, to by było na tyle? Nie, poczekamy. Trzeba ciągnąć liny. Ale ostatnio przejechałem, tylko że to było jakieś pół roku temu. Zaczęliśmy wyjazd już od srogiej wklejki starem w Błotku. No ale miało być prosto, bo przecież Star ma mechanika, wyciągnie się mechanikiem, ale poszło wszystko nie tak, co mogło pójść nie tak. W trakcie wyciągania liny została ona rozwinięta tak bardzo, że spadła z bębna i aktualnie trzeba ją umocować na bęben, tak żeby trzymała, żeby zwijała, żeby nie spadała. Powiem tak, klątwa terenwizji zawsze działa. Zostawić piątka na 15 minut i już upierdzielili Stara po drzwi. Wiem, że miłośnicy starów mogą mnie ganić za to, że no tak go katuję, ale ja go po to kupiłem, nie? Ja go po to kupiłem i chciałem nim upalać, chciałem nim jeździć w terenie. I dlatego on wygląda jak wygląda. Mechanicznie tu chodzi wszystko tak jak trzeba. No niestety blacharka
do kościoła się nie nadaje w niedzielę. Będę miał okazję pierwszy raz użyć armatki wodnej, także bierzemy się do mycia patrola. O ile kontwa telewizji nie zadziała. Jak już odpalimy, to sobie już będziesz tylko... A, czyli to będzie się lało po prostu. Tak. A to się steruje kąt lewo-prawo. Tak. Mam trafić patrola. Już 2000 litrów. Czyli to jest 2000 litrów, tak moment? Tak. Wow, czyli faktycznie w trakcie pożaru trzeba umieć to używać, żeby się nie skończyło. Nie ma co się dziwić, że strażacy przyjeżdżają i nie mają wody i trzeba się do hydrantów podpinać, nie? No moment, to jest tylko na taki pierwszy rzut, nie? Dwie minuty zabawy i to jest wszystko, nie? Także jak strażacy przyjeżdżają na akcję, to ludzie się dziwią, że wody nie leją, bo im się po prostu woda skończyła czasami. Ogólnie no też tam gdzieś tam jeździmy, mam jakieś terenowe auta. No terenowe, pseudo mam Jeepa Liberty. Bardzo Paweł, dobre tak, auto. Bardzo dobre auto. Paweł ma XJ i tak kiedyś sobie siedzieliśmy i tak te stare oglądamy i akurat 40 lat kończyliśmy i mówimy, kurde, może byśmy sobie stare kupili. W ogóle pierwsze auto, które prowadziłem, to był Star tylko 660, wersja z dźwigiem, to jeszcze z ojcem w czasie wakacji jeździłem do roboty i to był pierwsze auto, którym jeździłem. Lewa strona jest Marcina, prawa jest moja. Dzielimy się jak możemy. A właśnie dlaczego strażacki, a nie wojskowy? Wiesz co, szukaliśmy stara, żeby miał podwójną kabinę. I ten akurat się fajnie trafił, w fajnych pieniądzach. Jest sześcioosobowy, także większą grupą można pojechać. Strażak, zdecydowanie strażak. Tam co chwilę ktoś coś robi. Jeżeli nawet stoi taki star w remizie, to tam powiedzmy raz w tygodniu, czy tam raz na dwa tygodnie ktoś tam przyjdzie, zawsze coś tam grzebnie. On też jest w ciągłej eksploatacji, oni gdzieś na akcję od czasu do czasu wyjeżdżają, czasami nawet często, czasami może więcej stoi, ale on jest cały czas w ruchu, jest w eksploatacji. Ale najgorsze to jest to, jak samochód stoi, to jest tragedia. Nie? Byłem w wojsku, miałem w wojsku stara. Ciężko, naprawdę ciężko. Ten, który używaliśmy do szkolenia się, to jeszcze jeździł, ale te, które stały w garażach, to wiecznie miały jakieś awarie. Szykowaliśmy się na Woodstock, żeby pojechać z wodą, ale nie wypaliło. Może następnym razem, jak już będzie, to na pewno jesteś. To jest bardziej auto używane w takich celach turystycznych, nie rajdowych, nie terenowych. Bardziej turystycznie. Bardziej turystycznie, żeby była jakaś zabawa, taka frajda. Gdzieś tam też charytatywnie, jak robimy jakieś różne imprezy, to zawsze gdzieś jest wystawiony na aukcji, że ktoś sobie zapłaci na jakiś tam cel i my tą osobę na przykład przewieziemy gdzieś tam, zorganizujemy taki dzień. Start 266 jest taką typowo terenową ciężarówką, bo tu jest napęd 6x6, blokady dwóch tylnych mostów, wyciągarka mechaniczna, bardzo fajnie wybierające zawieszenie i to nie jest ciężarówka do jazdy po drogach dużej ilości kilometrów. Ona nigdy do tego nie była projektowana i tak naprawdę te ciężarówki dzisiaj albo skończą na złomie, albo skończą w rękach pasjonatów. No nie ma innej drogi. I jedni pasjonaci kupują takiego stara, żeby mieć go w kolekcji, jeździć nim na zloty i starać się utrzymywać klasyka w jak najlepszym stanie, a inni kupują to po prostu jako ciężarówkę do zabawy w terenie. I też to jest bardzo fajne rozwiązanie. Kolega chciał kupić stara po to, żeby jeździć turystycznie, żeby objechać Polskę dookoła. No i ja z nim
Mówię, dobra, to dawaj, bierzemy na spółę, nie? Mówię, szybko trzeba jechać, bo już scenę ugadałem fajną. Mówi, w tej kabinie, tej sześcioosobowej, mówi, trzeba go brać, bo to akurat taki jest jak dla nas, że tam sobie, kurde, coś porobimy, jakieś tam spania czy coś i będziemy jeździć turystycznie. No, okazało się, że kobieta jego mu powiedziała, że jeżeli jeszcze jedno auto przyprowadzi, to patrz, co robię, i pokazała mu, jak pakuje walizki. To kupiłem z drugim kuzynem, z którym postanowiliśmy, że nie będziemy jeździć turystycznie tym samochodem, tylko ma w terenie pokazać to, co potrafi, i jeździć to, do czego on jest przeznaczony. No bo wydaje mi się, że do jazdy turystycznej takiej to ten start na długie dystanse się nie nadaje. No, 200 km dziennie, to człowiek jest zmęczony, nie? Nie wiem, można wsadzić inny silnik, opony jakieś inne, nowe, ale trzeba pamiętać o tym, że felgi też ciężko wyważyć, te starze, oryginalne. Także no, zdecydowaliśmy się używać go w ten sposób. Mi ten sposób bardzo pasuje, bo ja lubię w błocie się tapać. Jest to, że kupując takiego stara do jazdy w terenie, tak naprawdę nie trzeba za wiele przerabiać. Tutaj nie trzeba robić liftu, zmieniać kół na większe. Tutaj potrzebna jest po prostu dobra jodła, która ma jeszcze dużo bieżnika, porządna, przesmarowana lina w wyciągarce mechanicznej, wymienione filtry paliwa i można jechać w teren. Na początku, jak kupiłem, to praktycznie co tydzień wyjeżdżałem, to miałem problem z paliwem, bo miałem oryginalny zbiornik paliwa, który zamieniłem na plastikowy, i wiadomo, auta te w straży pożarnej czy w wojsku stoją długo, i po prostu ta instalacja jest do gruntownego remontu, wymiany czy, nie wiem, renowacji, bo zbiorniki trzeba by było piaskować od środka. Nie chciałem się w to bawić, bo nie zależało mi na wyglądzie klasyka, i założyłem zbiornik plastikowy. Od tego momentu nie miałem żadnego problemu z samochodem, poza pompką paliwa, którą niestety wymieniłem na nową, a nie naprawiałem starej. Bo dzięki temu, że ta ciężarówka jest tyrana w dość ciężkim terenie i pewnie nigdy w latach swojej świetności w takim terenie nie była tyrana, to może to udowodnić, że ten nasz polski Star także jest dzielną terenową konstrukcją, że nie tylko Krazy, Urale czy Unimogi sobie radzą w terenie, ale także nasz Star sobie radzi. No bo trzeba pamiętać, że Star 266 wziął udział w rajdzie Paryż-Dakar. Te auta przejechały i wróciły na kołach do Polski. Co prawda zostały tam zdyskwalifikowane za kary czasowe, ale liczy się sam fakt, że w 1988 roku przejechały najtrudniejszy rajd cross country na świecie, przez Afrykę. No, Star nie nadaje się do jazdy po asfalcie. No i po piasku, bo to wiadomo, nie ma mocy, jest ciężki. Z hałasem myślimy chyba o zakupie hełmofonów. Tak? No, nie jest aż tak źle, ale dosyć głośno. Bardziej wolałbym patrola czy wranglera, z racji tego, że kto takiego stara wyjmie. Tu się robi problem. Jazda takim starym w pojedynkę może być problemem. Tutaj dobrze, że jest mechanik, nie? Więc wyjmie się. Ale tak bez wyciągarki, no kto by go wyjął? Patrol? Wrangler? No raczej nie. Jakiś traktor, dobry ciągnik, bądź inny star. Na asfalcie tutaj mamy przelotową 70. Maksymalną, którą osiągnęliśmy, to było 80. Więc już nie mam siły? Nie da rady więcej jechać. Z tego, co gdzieś mi ktoś mówił, że te skrzynie w strażakach są prawdopodobnie wolniejsze, ale mocniejsze. Mamy szosowe opony, jesteśmy z nich zadowoleni. Z początku myśleliśmy o zmianie na jodełki, ale z tego względu, że jeździmy dużo teraz turystycznie, to nawet to jest lepsze na asfalcie. Nie ma takiego hałasu od tych kół, lepiej się prowadzi po prostu.
60 km na godzinę auto wpada w taki rezonans, przynajmniej moje, że no nie idzie jechać, trzeba znaleźć szybko jakąś górkę, żeby bujnąć go na te 80 i żeby zęby nie powypadały. No co, kabina czerwona, panie, nie? Z dziurą tutaj elegancko. Szyberdachy. Trochę pali słońce w dekiel, jak otwarte są. Te kabiny strażackie były łączone z dwóch normalnych kabin, nie? Dokładnie tak było zrobione i jak teraz mamy tutaj zdjętą pod sufitkę, jak zobaczycie, jakie to jest tandetne wykonanie, to łączenie tych kabin, to jest strach. W razie czego, no, ta kabina nikogo przed niczym nie zabezpieczyłaby, nie? To jest z siedzenia, z Mazdy, bardzo wygodne, skóra czarno-czerwone, pasuje do wnętrza. A oryginalne fotele niestety nie sprawdzały się na dłuższych trasach. No, takie zwykłe taborety. To jest wskaźnik paliwa do stara, nie? A oryginalny w kabinie jest nic nie wart. Pokazuje cały czas, że zbiornik pełny i my to przeliczamy na centymetry. Nie? Wkładamy odczyt 12, 24, w zależności ile. I wiemy, czy możemy jechać dalej, czy mamy już tankować. Nie? To jest jedyny taki prawdziwy sposób, żeby sprawdzić poziom paliwa. Nie? A jaki star ma zasięg na pełnym baku? 25 litrów na 100 km i tak jak w naszym przypadku i 150 litrów zbiornik. Wystarczy, nie? No. Ciebie nie wierzyli, mówili, że nie podjedziesz. Bo oni wiedzieli, bo tu się jeszcze nigdy nie udało podjechać. Jednak telewizja nie zawsze przynosi pecha. Widać, ewidentnie poprawił błędy z młodości. Teraz był but od samego dołu i okazało się, że jest super. Do tego odpowiednia przyczepność. Dzisiaj jest sucho, więc daję radę. Po to są włazy, tak, jak już się nie da otworzyć drzwi, to się wychodzi górą. To jest super sprawa i do ziemi jest całkiem blisko. No. Ale takiej wklejki to się nie spodziewałem. Posadzić stara 1,80 m czy 1,70 m w błocie? Szacun, trzeba mieć już zdolności i fantazję. To są tylko takie niedzielne wyjazdy. Często ten star zarabia charytatywnie, bo każdy chce się przejechać starem i bierze udział w akcjach charytatywnych, gdzie ludzie licytują o taką przejażdżkę samochodem. To głównie w ten sposób jest on używany. No myślę, że jakbym wystartował w czeskim trialu, to no nie pokazałbym za wiele, po prostu moc silnika jest, no jest za mała, nie? No, znowu to samo. Znowu kilka ton wklejone w jakieś błoto, ale to dosłownie to błota jest po szyję. To jest po szyję błota. W Polsce jest problem taki, że nie ma za bardzo aż tak wiele opcji, gdzie taką ciężarówką pojeździć. Bo niestety, ale no, nie mamy za wiele rajdów terenowych dla ciężarówek. Nie mamy track trialu takiego, jak jest popularny w Czechach czy na zachodzie Europy. Także tutaj na razie to jest takie hobby po prostu do zabawy wokół komina. Ale jak widać, taka ciężarówka potrafi dawać dużo uśmiechu z jazdy w terenie. Najfajniejsze auto na świecie.